Witam wszystkich. Maxon, czyli odpowiednik Alana 38. Jest to typowy ręczny radiotelefon, przystosowany głównie do użytkowania na wycieczkach, na spacerach. Jest to radiotelefon 40-kanałowy, 4 W, modulacja AM, od góry skrót mocy wyjściowej, high-low, zmiana kanałów, blokada szumów oraz włącznik i regulacja siły głosu. Może opowiem krótką historię tego radiotelefonu, ponieważ ten radiotelefon otrzymałem od klienta i był on nieprzestrojony. Więc przestroiłem radiotelefon, odesłałem do klienta i klient pochwalił mi się, że podłączył radiotelefon w samochodzie chyba ciężarowym. No i nastąpiła awaria. Przysłał mi uszkodzony radiotelefon. Okazało się, że uszkodzona była końcówka mocy nadajnika, końcówka mocy audio oraz wysadziło kondensator filtrujący na zasilaniu. Naprawiłem radiotelefon, odesłałem klientowi, po czym klient zadzwonił do mnie, czy mailem poinformował mnie. Tego już nie pamiętam, w każdym razie informację miałem od klienta, że po uruchomieniu radia i w momencie, kiedy chcemy zmieniać kanały, radiotelefon nie reagował. Cały czas był ustawiony na 9 kanale. Mogę jedynie podejrzewać, że radiotelefon został podłączony do zbyt wysokiego napięcia zasilającego, na przykład 24 V, lub radiotelefon był uruchomiony, czyli włączony był, podłączony do gniazda zapalniczkowego i w momencie, kiedy uruchamiamy pojazd, niestety mógł nie zaskoczyć, nie załapać jeszcze regulator napięcia i zbyt wysokie napięcie poszło do radiotelefonu. No i niestety takie usterki również czasami występują. Podłączę radiotelefon może i wypróbujemy, czy działa w tej chwili. Tu mamy dolne gniazdo, to jest zasilanie. Górne gniazdo to jest ładowanie akumulatorków, które można włożyć tu do środka. Ja wszystkim polecam, jeśli komuś uda się nabyć tego typu radiotelefon, naprawdę bardzo fajny radiotelefon, pomimo swojej wielkości, jest to jedna z najlepiej udanych konstrukcji. O, nawet już świeci. Widać, kanały zmienia. Podłączę jeszcze antenę. Można ten radiotelefon podłączyć do anteny, czy samochodowej, czy stacjonarnej na budynku, poprzez taką redukcję, taka przejściówka, którą się dokręca do przewodu typowego antenowego. Jest to takie coś. To się nazywa redukcja BNC. Można to podłączyć do radiotelefonu i już mamy przykładowo 19 kanał. Po uruchomieniu blokady szumów, aby oszczędzać prąd, w radiotelefonie automatycznie gaśnie wyświetlacz. W momencie nawet, kiedy wciśniemy nadawanie, wyświetlacz zostaje znów uruchomiony i pokazuje nam, na którym kanale radiotelefon jest ustawiony. Jeśli wyłączymy blokadę szumów, to wyświetlacz ponownie zostanie uruchomiony. Natomiast również w momencie zmiany kanałów przełącznikiem, wyświetlacz pokazuje nam aktualnie, na jakim kanale się znajdujemy. Także radiotelefon jest już w pełni sprawny, działający. No co mogło być przyczyną? Szczerze powiem, nie wiem. Powodów, że radiotelefon nie zmienia kanałów, może być kilka. Na przykład uszkodzony przełącznik właśnie zmiany kanałów. Może nie startować generator.
Czyli to, załóżmy, co ja przestrajałem, może tam jakiś zimny lód się wkradł. No trudno powiedzieć w tej chwili, ponieważ, o właśnie, po odkręceniu płytki od wyświetlacza, tu mamy widoczny procesor, syntezę. Tu jest to niebieskie, to jest rezonator kwarcowy. No i tu wszystko jest solidnie przylutowane, nic tu się nie dzieje. To czerwone, co widać, to jest trymer, czyli kondensator zmienny, którym można dokładnie ustawić częstotliwość. A ponieważ tu wszystko siedzi i w należytym porządku jest, no to zacząłem szukać usterki z drugiej strony. Przede wszystkim zakonserwowałem ponownie przełącznik od zmiany kanałów. Poprawiłem luty na przełączniku. Poprawiłem również luty na nóżkach od syntezy. Możliwe, że no jedna z nóżek no, może miała zimny lód i nie kontaktowało to czasami. No, zdarza się, w końcu urządzenie ma już no, 30-40 lat, może mieć tyle. No, w każdym bądź razie poprawiłem. No i teraz urządzenie normalnie działa, więc nie mam się tu znów do czego przyczepić, a takie usterki czasami bywają. No, trudno, zdarza się. W każdym bądź razie urządzenie jest już w tej chwili sprawne, także można wysyłać do właściciela. Następne radio to Superstar Lord, jak widać wersja srebrna. I to jest reklamacja. Radiotelefon kilka miesięcy temu kupił klient. No i kilka dni temu otrzymałem paczkę z adnotacją. Jest odbiór, brak nadawania. Przy próbie nadawania strasznie trzeszczy i piszczy. Pilot jadący auto za mną nie jest w stanie zrozumieć ani słowa. Radio zestrojone z nową anteną Sirio Delta na stałe. Proszę o diagnostykę i rozważenie pełnego tuningu. No to może tradycyjnie podłączę radiotelefon i je wypróbujemy. Jeszcze prąd. Minus i plus. I uruchomimy sobie 19 kanał, blokada szumów uruchomiona, czyli nie działa głośnik. Odbiór, jak słychać, jest, bo radiotelefon szumi. Można jeszcze sprawdzić jeszcze raz i pokazać, jaki jest szum własny tego radiotelefonu. Niewielki. Natomiast po podłączeniu anteny, wiadomo, każdy radiotelefon będzie szumiał, ponieważ radio odbiera to, co jest w eterze i musi szumieć. Nie ma radia CB, które nie szumi i nie trzeszczy. Nawet takie po 1500 zł, a i są takie, które kosztują tam w granicach nawet chyba, widziałem, ponad 3000 zł. Też szumią i trzeszczą. Oczywiście po podłączeniu anteny. Zmienię kanał i wypróbujemy sobie radiotelefon. Przy nadawaniu. Wciskam nadawanie. Widać, że moc z radia wychodzi. Tu na podręcznym mierniku też widzę. I proszę zwrócić uwagę, w momencie, kiedy dopiero mówię, a tu jest dosyć duże wzmocnienie mikrofonu, bo w tej chwili mikrofon trzymam od ust dosłownie na wyciągnięcie całej ręki. I w
innych radiotelefonach pewnie już modulacja by nie wychodziła. Natomiast proszę zobaczyć na wskazówkę. W momencie, kiedy mówię... Ola! Wskazówka wtedy się rusza. W ten sposób mamy również... W ten sposób mamy również informację, że mikrofon jest sprawny i że modulacja jest w radiotelefonie, bo czasami jest tak, że jest nośna, mówimy do mikrofonu, a nie ma modulacji, czyli naszego głosu nikt nie słyszy. Natomiast w tym radiotelefonie, ponieważ jest wskaźnik wychyłowy i bardzo fajnie działa nawet w momencie, kiedy mówimy do mikrofonu, proszę zobaczyć jeszcze raz. Ola, ola, ola. Widać, że ten wskaźnik po prostu się rusza i sygnalizuje nam, że mikrofon jest sprawny, przewód mikrofonowy sprawny, także to, co mówimy, idzie do samego radiotelefonu. To może podłączę teraz maleństwo moje i wypróbujemy sobie, czy rzeczywiście to piszczy coś, no bo... W tej chwili to trudno mi nawet powiedzieć. Postawię to tu, może odjadę znów kamerą. Jeśli teraz wcisnę nadawanie na mikrofonie, radio będzie emitowało w eter moc. Radiotelefony stoją wręcz obok siebie i no wiadomo, ustawiony jest na 20 kanale. Jeśli radiotelefon jest uszkodzony lub mikrofon, w tym małym radiu powinno być słychać no po prostu jakieś zakłócenia. Tu napisał właściciel tego sprzętu, że strasznie trzeszczy i piszczy. To wciskamy nadawanie. I cisza. Nic się nie dzieje, jak słychać, a jeszcze może coś powiem do mikrofonu. Próba mikrofonu, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, raz, 2, raz, 2, 3, raz, 2, 3, 4, 5. I też się nic nie dzieje. Ponieważ mikrofon ten, czy w ogóle radiotelefon, ma duże wzmocnienie mikrofonu, ja wcisnę teraz nadawanie, jeśli przeholuję wzmocnienie czy siłę głosu w radiotelefonie ręcznym, to rzeczywiście będzie piszczało. O. I słychać teraz. Ale z mikrofonem się oddalam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I też nic tu się nie dzieje. No niestety nie mogę zrobić głośniej. Mogę jedynie... No ale to jest wcześnie rano. Nie wiem, czy ktoś mi odpowie. Ale mogę spróbować na 19 kanale. To na razie wyłączę. Koledzy, witam. Chciałbym wypróbować radio. Czy ktoś mnie słyszy? No ja jestem przy rondzie wiatraczna. Gdzie jesteś, kolego, w tej chwili orientacyjnie? Okolice Marsa. Okolice Marsa, zrozumiałem. Także wszystko gra, w porządku. Dzięki, pozdrawiam i szerokie drogi życzę. Dzięki, pozdrawiam. Jeszcze się spytam, jak ja mówię, tu nic nie piszczy, nie trzeszczy, jest wszystko w porządku, rozumiem, tak? Tak, dobrze jest. No i super, to jeszcze raz, nie przeszkadzam, dzięki, pozdrawiam. No nie wiem, kto to był, no, jakiś użytkownik CB Radia. Więc odpowiedział mi na moje zawołanie, nic tu nie trzeszczy,
nie piszczy, nie wyje, jest normalnie w porządku, nie ma się do czego przyczepić. Mogę jedynie podejrzewać, że nawet jeśli właściciel napisał mi, że antena zestrojona jest bardzo dobrze z radiotelefonem, no to generalnie anteny nie stroi się do radiotelefonu, tylko do pojazdu i miejsca, w którym jest antena zamontowana. Natomiast to, że jest dobry SWR anteny, nie oznacza, że antena jest sprawna, bo SWR może być dobry, ale może być jakaś usterka. Może antena jest zamontowana w złym miejscu. Ja podejrzewam, że może być antena po prostu zamontowana za blisko radiotelefonu i robi się pętla. To, co już wielokrotnie mówiłem i pokazywałem. Jeśli antena jest zamontowana blisko radiotelefonu, to przy, załóżmy, tego typu sprzęcie, gdzie jest dosyć duże wzmocnienie mikrofonu, może robić się pętla, czyli to, co wychodzi z anteny, wraca z powrotem poprzez mikrofon, robi się sprzężenie i może piszczeć. No ale gdybym ja spojrzał na antenę, gdzie jest zamontowana, pewnie od razu bym powiedział, albo jest dobrze, albo jest źle. No tu, jeśli chodzi o sam radiotelefon, no tak jak widać i słychać, nie mam się do czego przyczepić. Teraz to mogę śmiało odłożyć na miejsce, żeby już mi nie przeszkadzało. Natomiast co tu mogę powiedzieć? No właściciel napisał, proszę o diagnostykę i rozważenie pełnego tuningu. No jeśli radiotelefon jest sprawny, mogę wykonać pełny tuning. Przy czym, no może ta usterka występować akurat u klienta. Proszę zobaczyć, radiotelefon no już nosi ślady użytkowania. Tu jest taki zadrapany, nawet trochę wgnieciona obudowa. Może to radio upadło komuś. No tu od spodu no ładnie wygląda, ale z wierzchu tu jest już przygniecenie takie. Jest ewidentnie wgniecione, czyli żeby wgnieść taką obudowę, no to możliwe, że komuś upadło, ale to też nieistotne. Zrobię w ten sposób, że ponieważ tych radiotelefonów mam sporo, ten radiotelefon wezmę sobie po prostu, zostawię na części, natomiast klientowi dam nowy radiotelefon, oczywiście stuningowany. Jeśli usterka występuje, czy właśnie jeśli to piszczenie występuje z powodu źle zamontowanej anteny, to słowo honoru, po tuningu na pewno jeszcze gorzej będzie piszczało u klienta, ale to już klient musi we własnym zakresie poprawić. Możliwe, że tak jak mówię, prawdopodobnie jest za blisko antena zamontowana radiotelefonu i dlatego może to się sprzęgać, ale klient dostanie nowy radiotelefon, stuningowany, także myślę, że będzie wszystko w porządku. Następny radiotelefon to jest Prezydent Harry 2 ASC, czyli z automatyczną blokadą szumów. Radio posiada wbudowany na stałe filtr przeciwzakłóceniowy. Jest napis Automatic ANL, a właściciel napisał mi karteczkę w ten sposób. Radyjko jest sprawne, szumofon nie radyjko w nawiasie. Proszę o pełny tuning radia. No to wypróbujemy sobie radiotelefon przed tuningiem. Jeśli to jest szumofon, to sprawdzimy sobie. A nie, przepraszam, jeszcze prądu nie podłączyłem. Jeszcze nie ma prądu przy radiu. No to minus i plus jest. Nie ma, czyli pewnie z drugiej strony wtyczkę jest. Radio ustawione w polskim systemie prawidłowo, AM, 19 kanał. Nic nie wyświetla, bo nie ma anteny.
podłączona antena i już widać, że wyświetla nam jakiś sygnał. Czułość odbiornika działa, blokada automatyczna działa, ręczna blokada szumów działa. Nadajnik działa. No, poniżej kanału jest ustawione radio. A to za chwilkę podłączę jeszcze moje mierzydła i pokażę. Radiotelefon od nowości nie otwierany jeszcze. Jest gwarancja. Szumofon. Pokazywałem to już w 400 moich filmach. Jeśli chcemy sprawdzić, czy to jest szumofon, to bierzemy, ustawiamy radio. Pełna czułość odbiornika, jeśli oczywiście radio posiada taki potencjometr, czyli RF gain, czyli płynna regulacja czułości odbiornika. Można to nazwać płynna regulacja zasięgu odbioru. Blokada szumów musi być wyłączona w AM-ie. Jeśli radiotelefon posiada dwa rodzaje modulacji AM/FM, sprawdzamy to w AM-ie. Następnie ustawiamy pełną siłę głosu i tak szumi ten radiotelefon przy odłączonej antenie. Właściciel napisał, że szumofon nie radyjko, ja bym powiedział normalne, przeciętne radio. Na chwilkę przyciszę i podłączę ponownie Superstara Lorda. Mamy teraz dwa radia. Harego 2 i Superstar Lord. Siła głosu na maksimum, włączone. Nie pamiętam, czy będą na jednakowym kanale, ale to nieistotne. No, może najpierw podłączę prezydenta. Jak słychać, szum jest na podobnym poziomie, przy czym w tym radiotelefonie ten szum jest bardziej wysokotonowy, w tym radiotelefonie jest on troszeczkę niskotonowy. Także w zasadzie jedynie różnią się w tej chwili barwą tego szumu. Natomiast sam szum jest na podobnym poziomie, więc nie ma się do czego przyczepiać. Normalne, zwykłe, popularne radiotelefony. Radiotelefon sprawdzę przy użyciu generatora, aby nie krzyczeć do mikrofonu. Moc 3 W, częstotliwość ustawiona troszeczkę poniżej kanału. Włączę generator z modulacją 4,5 W, czyli słabiutko. To teraz jeszcze wypróbuję odbiornik. Aby działał głośnik w tym radiotelefonie, musi być podłączony mikrofon. Odbiornik, jak słychać, działa. Zobaczymy sobie nadajnik jeszcze raz. No, nadajnik działa. A co to się dzieje? No właśnie, jak się rusza przewodem, to niestety
Raz jest nadawanie, raz nie ma. Tu nawet widać, jest osłonka już pęknięta. Może i w środku też te druciki popękały. Raz kontaktują, raz nie. Właściciel nic nie mówił o tym. O, tu osłonka widać już też pęknięta. Więc swoje już lata pewnie, swoje już odsłużyło. Przewód mikrofonowy również do wymiany, także jeśli właściciel powiedział, że to jest szumofon, to ja mogę powiedzieć śmiało, jest to normalny radiotelefon o normalnych parametrach, żaden szumofon. Jeszcze raz, bo też 400 filmów o tym zrobiłem, jeszcze raz to zademonstruję, jak sprawdzić radiotelefon, czy jest szumofon, czy nie. Bierzemy, wkładamy mikrofon, żeby uruchomić głośnik. Robimy pełną siłę głosu. Blokada szumów musi być wyłączona i pełna czułość odbiornika. Radio w AM-ie. Szumi. Jeśli dotknę w środku do gniazda antenowego czymś metalowym, to radio powinno mocniej szumieć. Jest to objaw normalny, czyli radiotelefon jest sprawny. Czyli zabieram się za tuning, wymianę przewodu mikrofonowego. Czas start. Tuning Harego wykonam już poza kamerą, natomiast z ciekawości możemy zobaczyć, co tu mamy w środku. Zawsze mnie ciekawi, jak inni to robią. I tu mamy radiotelefon w środku, jak wygląda. Jak widać, jest to oryginalny prezydent, nie jakaś podróbka. I tu widać, wymieniany był filtr już pośredniej częstotliwości. O, ta właśnie niebieska kosteczka to jest filtr drugiej częstotliwości pośredniej. No i też proszę zobaczyć, jeśli ktoś wymieniał filtr w odbiorniku, to mamy fabrycznie jeszcze zalane parafiną filtry w odbiorniku, czyli odbiornik nie był dostrajany. Jeśli wymienia się filtr w odbiorniku którykolwiek, czy ten, czy jakikolwiek inny, bo mógł ulec uszkodzeniu, to należałoby z powrotem przeprowadzić strojenie odbiornika. Tu nie zostało to zrobione. Natomiast, no nie wiem, czy to się uda pokazać, ale proszę zobaczyć, jak został przylutowany ten filtr bokiem. Zobaczymy z drugiej strony teraz. Tu jest jakiś chyba numer telefonu, nie chciałbym tego pokazywać, ale zobaczymy sobie z drugiej strony. Z drugiej strony wygląda to w ten sposób. No tu ładnie zrobione, bez zastrzeżeń, czyściutko. Natomiast tu jedynie do czego mogę się przyczepić, to właśnie to, że filtr jest krzywo wlutowany i po wymianie filtru nie został zestrojony odbiornik. To tak jakbyście założyli sobie nową oponę na koło samochodowe i nie wyważali koła. To jest, powiedzmy, na tej samej zasadzie. Także teraz zabieram się za tuning, ale to już na spokojnie zrobię, bo tuningów pokazywałem już tyle, że nie chcę wszystkich zanudzać. Następne radio to prezydent Johnny, radio starszej generacji. Jeszcze widać homologacja stara. Z boku przełącznik 0,5. Gwarancja fabryczna. Chyba jeszcze radio nie było otwierane, ale nieistotne. Co tu nam właściciel tego sprzętu napisał? Pierwszy właściciel, nierozbierane, niekombinowane zera w serwisie fabrycznym. Pojawił się przydźwięk z głośnika po załączeniu.
Jak radio dłużej pochodzi, można to poprzez kilkukrotne szybkie odcięcie zasilania zlikwidować. Poza tym wszystko wydaje się ok. W razie wykrycia dodatkowych usterek proszę robić co trzeba. Dodatkowo dostrojenie generatora do częstotliwości AM/FM, strojenie nadajnika, regulacja mocy wyjściowej. No to podłączymy sobie radiotelefon. Tu mamy taki wtyk zrobiony. Mikrofon oryginalny. No to może najpierw zacznę od anteny. I tu chyba był minus, a tu był plus. Zobaczymy, czy nam to zaświeci. Taki dźwięk słychać z tego radiotelefonu, czyli rzeczywiście coś tu się w nim dzieje. No właściciel napisał, że kilkukrotne włączenie, wyłączenie, zobaczymy. Mogę podejrzewać, że coś się dzieje ze wzmacniaczem małej częstotliwości, ponieważ nawet przy uruchomionej blokadzie szumów ten ton z głośnika jest troszeczkę inny, ale w dalszym ciągu radiotelefon wydaje z siebie taki właśnie dźwięk, jak słychać. Zobaczymy jeszcze raz. Piątki z boku. Spróbuję odłączyć zasilanie. O, pomogło. Czyli głównym wyłącznikiem, jeśli się wyłączy, czyli tak głośno myślę, może kondensatory na zasilaniu filtrujące napięcie zasilające. Lub może coś na wzmacniaczu. Niech się rozładują kondensatory. Może trzeba będzie wymieniać kondensatory albo na zasilaniu, albo przy wzmacniaczu małej częstotliwości. No, trudno powiedzieć jeszcze w tej chwili na 100%. Mogę tak podejrzewać jedynie. O! I teraz cisza. Odłączę antenę i sprawdzimy sobie, jak bez anteny ten radiotelefon szumi. Ktoś by chciał usłyszeć, jak działa szumofon, to właśnie działa w ten sposób, tak jak właśnie to radio. Przy tym radiotelefonie właściciel powinien napisać totalny szumofon. Proszę Państwa, jeśli radiotelefon sam z siebie bardzo mocno szumi, to nie będzie możliwości usłyszenia dalekiej stacji, ponieważ już szum własny z radiotelefonu jest tak silny, że nie ma szans, żebyśmy kogoś usłyszeli z dużej odległości. Może podłączę poprzednie radio, przy którym właściciel napisał, że totalny szumofon. Podłączymy i sprawdzimy sobie te dwa prezydenty.
Może najpierw podłączę. Może nie, może Harego podłączę. Posłuchamy Harego. No i dobra, nie męczymy więcej uszu. Jak słychać, totalny szumofon, a to normalne, popularne, tradycyjne CB radio. Aczkolwiek trafiają się radiotelefony, które są wręcz idealne. Może pokażę jeden radiotelefon taki? Mamy teraz trzy radiotelefony. Dwa radiotelefony prezydenta i radiotelefon Kobra 19 Plus. Radio, które ma, no właśnie, ze 40 lat już chyba. Stara, poczciwa Kobra. I teraz zrobimy dokładnie taki sam test, czyli blokada szumów wyłączona, włączone radio, pełna siła głosu. I przy odłączonej antenie sprawdzamy sobie szum własny odbiornika. W momencie, kiedy podłączę radio, później dotknę czymś metalowym do gniazda antenowego. No to może najpierw nasz totalny szumofon. Teraz po kolei prezydent Harry. Pełna siła głosu. A teraz poczciwa 40-letnia Kobra. Tak szumi 40-letnie radio. Mogę nawet ustawić, żeby był też 20 kanał, proszę bardzo. Nie wierzycie, że ten radiotelefon jest sprawny? Szum własny radia prawie że zerowy. No to co? Jeśli chodzi o ten radiotelefon, to najpierw muszę skontaktować się z właścicielem, czy aby na pewno chce naprawiać ten radiotelefon. A no właśnie, rozkręcę je i zobaczymy, jeśli nie było rozkręcane praktycznie od nowości, zobaczymy, jak to wygląda w środku. Już widać, tu było coś lutowane, wymieniane. Co my tu mamy? Tu jest wzmacniacz małej częstotliwości, a tu, cóż tu się znajduje? A no tak, w tym miejscu, gdzie było lutowane, tu jest stabilizator napięcia, czyli stabilizator był już kiedyś wymieniany. Przestrojenie bardzo ładnie zrobione. Tu nic się nie rusza, wszystko jest ładnie
przylutowane, także bez zarzutu. Natomiast no, trudno powiedzieć w tej chwili, czy trzeba będzie wymieniać jakieś kondensatory przy wzmacniaczu małej częstotliwości. Tu jest wzmacniacz MCZE, ewentualnie kondensatory na zasilaniu, czy właśnie od wzmacniacza małej częstotliwości. No to mogę podejrzewać, ale tylko podejrzewam, a co naprawdę jest uszkodzone, trudno powiedzieć. No zazwyczaj kondensatory elektrolityczne z upływem czasu, po prostu elektrolit wysycha, wysychają kondensatory, tracą swoją pojemność, no i takie cuda różne mogą później się robić. Ale ponieważ jest to totalny szumofon, więc najpierw skontaktuję się z właścicielem tego radia, czy aby na pewno jest zdecydowany na naprawę tego radia, a później zobaczymy, co dalej. Następna spora paczka, a w paczce dwa radiotelefony. Jak widać, dwa prezydenty Harry Trójka, wersja 12-24V i jeszcze taki mikrofon Densei EC2002 z takim pięknym, rozciągniętym przewodem mikrofonowym, aczkolwiek gumowany taki, mięciutki, no ale rozciągnięty już jest, czyli też już wysłużony. I tu właściciel napisał: proszę o telefon przed rozpoczęciem prac i po wykonaniu diagnozy. Ustalimy co i jak. Może byłby Pan zainteresowany kupnem tych radiotelefonów. I w radiach mam wykonać sprawdzenie i zdiagnozowanie usterki, jeśli są. W jednym z radiotelefonów jest jakiś problem z nadawaniem. Mikrofon Densei sprawdzić i naprawić. No to czas start. Pierwsze radio do sprawdzenia. Może najpierw nadajnik. Radio, jak widać, ustawione w polskim systemie, w AM-ie, 19 kanał. Wprawdzie na sztucznym obciążeniu w tej chwili, ale żeby nie przeszkadzać komuś na 19, tradycyjnie 20 kanał. I sprawdzamy sobie częstotliwość i moc. I też proszę zwrócić uwagę, w tej chwili też praktycznie mikrofon na wyciągnięcie ręki i miernik górny pokazuje nam, że jest modulacja, czyli też niezłe wzmocnienie mikrofonu, tak jak w Superstarze Lordzie. Ola! Częstotliwość ustawiona minimalnie poniżej kanału, ale oczywiście to jest wszystko w granicach tolerancji błędu. Uruchomię teraz moje maleństwo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. I też proszę zobaczyć, jeśli zrobię za głośno w moim maleństwie, to również i tu będzie piszczało, ponieważ będzie właśnie robiła się pętla, czyli sprzężenie zwrotne i będzie również piszczało w tym radiotelefonie, tak jak Superstar Lord. Dotyczy to każdego urządzenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Jest w porządku, także też nie ma się do czego przyczepić. To wyłączę, podłączę jeszcze, aczkolwiek radio słychać, że szumi, więc prawdopodobnie odbiór też normalny jest. Przy czym właściciel napisał, że nadajnik... że coś się dzieje z nadawaniem w którymś z radiotelefonów.
nie napisał w którym, ale to nieistotne. Mamy sprawdzony nadajnik i teraz można sprawdzić odbiornik. Jak widać, radio odbiera jakiś sygnał, szumi, czyli odbiór jest. Blokada automatyczna działa. Ręczna blokada szumów działa. I płynna regulacja czułości odbiornika również działa. No nie będę sprawdzał dokładnie wszystkich funkcji radiotelefonu, ale ogólnie radiotelefon jest sprawny, czyli nadajnik działa, odbiornik działa, modulacja jest, moc jest, w częstotliwości jest, nie ma się do czego przyczepiać. Następne radio do kontroli. Przy drugim radiotelefonie jest taki przedłużony przewód zasilający, dosyć gruby i bardzo słusznie. Będą mniejsze spadki napięcia. No to uruchomimy radio. 19 kanał, PL w polskim systemie, AM prawidłowo. No to sprawdzimy sobie nadajnik. I tu częstotliwość ustawiona wręcz idealnie, z aptekarską precyzją. Moc 3,6 W, no i też widać po mierniku, że modulacja jest. Na wyciągnięcie ręki widać, że mikrofon dosyć czuły, zbiera ładnie. No to można teraz wypróbować sobie jeszcze. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, próba mikrofonu. I też ładna, czysta, głośna modulacja, także też nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o nadajnik. Natomiast jeszcze sprawdzimy sobie odbiornik. I również S-metr pokazuje, że radio odbiera jakiś sygnał. Blokada szumów automatyczna działa. Ręczna blokada szumów działa. I płynna regulacja czułości odbiornika działa. A szum własny odbiornika to nie jest szum własny, bo w tej chwili czułość odbiornika jest skręcona i jest podłączona antena, ale zaraz odłączę. Siła głosu na maksimum. Antena odłączona. I czułość odbiornika na maksimum. Siła głosu również. I też proszę posłuchać, normalne CB radio, normalny szum z głośnika, zwykłe, proste, popularne CB radio. Czyli radiotelefon jest sprawny, również nie ma się do czego przyczepić. A ponieważ... klient dostarczył jeszcze taki mikrofon do sprawdzenia, to skorzystamy sobie z tego radia i podłączymy ten mikrofon, ponieważ tu jest wtyk 6, podejrzewam, że właśnie do tych radiotelefonów. I jest to tego typu mikrofon Densey EC2002 ze wzmocnieniem i z echem. Możemy sobie posłuchać. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Damy echa na maksimum, żeby się pobawić.
raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, raz. O, no właśnie, przykład. Przewód już jest dosyć mocno wyciągnięty, to jest takie długie, że podejrzewam, że już w środku też już popękały te przewody. Nie ruszam mikrofonem. Rękę oprę o stół. Raz, dwa, nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale słychać takie trzeszczenie troszeczkę momentami. O. O i właśnie coś takiego się robi. Jak ruszam. Jak ruszam przewodem mikrofonowym, to i słychać takie chrobotanie i przerywa. No cały czas wciśnięty trzymam przycisk nadawania i ruszam przewodem. I przewód do wymiany. Także tu mamy usterkę. Nie w radiotelefonie usterka, tylko niestety w przewodzie mikrofonowym od tego mikrofonu, także w zasadzie tylko z dwóch radiotelefonów i dwóch usterek mamy usterkę w przewodzie mikrofonowym. Do wymiany też założę tu taki silikonowy przewód mikrofonowy, tylko nowy, więc radiotelefony, panie kliencie, są sprawne. Także no, teraz będzie mnie czekał telefon oczywiście też do właściciela tych radiotelefonów. No i ustalimy, co dalej z tym fantem robimy. Życzę wszystkim udanych dalekich łączności, szerokiej drogi i pozdrawiam.